Już niebawem święta Bożego Narodzenia. Wielu z nas nie wyobraża sobie, by mogły się odbyć bez tradycyjnego symbolu, jakim jest choinka. Co prawda istnieją zwolennicy sztucznych ozdób, jednak wcale nie mniej jest tych, którzy już tęsknią za zapachem świeżego drzewka przyzdabiającego nasze domy i mieszkania. To właśnie z myślą o tych drugich w niedzielę 15 grudnia leśnicy z Lasów Państwowych, a mianowicie ze Szkółki Leśnej Bąk, zainicjowali akcję Wytnij sobie choinkę. Proszę Państwa, przyjeżdża Pan po choinkę, zgłasza się Pan u Pana leśniczego. Pan leśniczy zaprasza na plantację. Na plantacji czekają ludzie, którzy są przygotowani do wycięcia choinki, ażeby to było zupełnie bezpieczne. Wybiera Pan sobie choinkę, która Panu się podoba i już. Średnia cena podobnej choinki na rynku to koszt około 70 zł. W tym przypadku należało za nią zapłacić jedyne 20. Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Po świeże i tanie drzewko przybyli nie tylko ludzie z najbliższej okolicy, ale też z ościennych powiatów. Sam się nie spodziewałem takiego zainteresowania. No, myśmy to rozpropagowali, jak powiedziałem na początku, w parafiach tutaj gminnych, czyli w trzech parafiach Wiele, Karsin, Osowo. Oczywiście wrzuciliśmy też informacje na naszą stronę internetową Nadleśnictwa oraz na Facebooka. No i jak widać, akcja zażarła, można by powiedzieć. Nadleśnictwo nie wyklucza, że w przyszłości przeprowadzi podobne akcje. Jest to akcja jednorazowa. Jak powiedziałem na początku, próbuję to rozpropagować w Nadleśnictwie Kościerzyna. Chcemy zobaczyć, jak to nam wyjdzie. No i myślę, że w kolejnych latach będziemy zakładali większą ilość plantacji, czyli będziemy musieli poczekać prawdopodobnie jeszcze 6-7 lat i będziemy takie akcje też prowadzili na terenie innych gmin, na terenie naszego nadleśnictwa. Warto dodać, że w Polsce pojawił się też pomysł wypożyczenia świeżej choinki, którą należy zwrócić po świętach. Co prawda jeszcze nie na terenie naszego nadleśnictwa, ale może niebawem.